Scenariusz powstał i tu cała, powiedziałbym, że nie mniej dramatyczna od historii, którą Bugajski opowiada w swoim filmie, jest historia w ogóle powstawania tego filmu i jego potajemnej dystrybucji w latach 80. Ponieważ ten film miał bardzo cierniową, powiedziałbym, drogę na ekranie, na ekrany. Ukończony, prawie ukończony, no, na początku stanu wojennego, doczekał się premiery dopiero w roku 89 i był filmem, który cieszył się taką glorią najbardziej antykomunistycznego filmu w historii PRL-u. Cały pomysł wziął się ze spektaklu telewizyjnego, który Bugajski wyreżyserował bodaj w 80 roku, Stanisława Grochowiaka, Po tamtej stronie świec. I to była historia oficera polskiego, AK-owca, który w czasie przesłuchań przez hitlerowców po prostu broni swojego honoru. I Bugajski jak gdyby przeniósł schemat, powiedziałbym, taki moralny tej powieści, tego dramatu w lata, czy też tej konfrontacji zasadniczej w lata stalinowskie. Napisał scenariusz, to jest właściwie postać fikcyjna głównej bohaterki Toni Dziwisz, którą gra Krystyna Janda. Postać fikcyjna, aczkolwiek film był bardzo starannie udokumentowany. W tym sensie, że między innymi zasięgał tutaj konsultacji i u profesor Marii Turlejskiej Bugajski, znakomitej historyczki tego okresu. Co więcej, dotarł do kobiet, które siedziały w więzieniu stalinowskim, między innymi do sekretarki Władysława Gomułki, niejakiej Wandy Podgórskiej, i do Stanisławy Sowińskiej, która była oficerem Ludowego Wojska Polskiego, pracowała w Służbie Bezpieczeństwa i też przeszła przez stalinowskie więzienia, ponieważ jak zobaczymy, siedzieli w nich nie tylko przeciwnicy systemu, czy też ludzie zgoła zupełnie niewinni, jeżeli o jakiejkolwiek winie można mówić, ale siedzieli również komuniści. Zresztą ten dramat polskich komunistów świetnie pokazał ostatnio Łoziński, Marcel Łoziński w swoim dokumentalnym filmie Tonia i jej dzieci. I tutaj zresztą też jest taka postać grana przez Agnieszkę Holland. Ale wróćmy do genezy tego filmu. Film był realizowany, no, bardzo starannie zdokumentowany, jak mówię, scenariusz napisany, scenariusz był do tego stopnia świetny, że zainteresował się nim Andrzej Wajda i nawet chciał ten film sam reżyserować. No ale jakoś Bugajskiemu w zespole X, bo tamten film powstał, udało się ten projekt obronić. No i dosłownie film został, ostatnie zdjęcia nakręcono, chociaż brakowało jeszcze dwóch scen. Sceny porodu, którą Państwo zobaczycie, i sceny takiej piosenki, którą ta Tonia śpiewa w takim kabarecie, który tu jest pokazany. Otóż zostały, właściwie film ukończony w sensie zdjęciowym 12 grudnia 1981 roku, czyli dosłownie na dzień przed wprowadzeniem stanu wojennego. I co się okazało, że właściwie oczywiście jak wszystkie instytucje społeczne, czy w ogóle publiczne, również wytwórnia filmów fabularnych i dokumentalnych na Chełmskiej została zamknięta, przez władze wojskowe nie było wstępu. Tym niemniej reżyserowi jakimś sposobem udało się wywieźć ten film. On już był właściwie zmontowany w dużej mierze, o ile pamiętam. Udało się go wywieźć i dokręcono sceny, tam trwała cała, w ogóle tych filmów było więcej, między innymi Matka Królów, to też bardzo ważny film Janusza Zaorskiego, który też dotyczy tego okresu. Udało się te filmy jakoś skończyć, ponieważ tutaj autorytet Andrzeja Wajdy przeważył i Wajda powiedział, że jeżeli te filmy w ogóle mają być oceniane, to one muszą być ukończone.
No i oczywiście trwały najrozmaitsze przepychanki z władzą na temat tych filmów, no, które kulminowały w słynnej kolaudacji. Bardzo ciekawą rolę komunistki, która jakby poddaje się tutaj z dobrą wolą tym represjom w więzieniu i która tutaj taką właśnie teorię o subiektywnym i obiektywnym szpiegostwie wygłasza. Co jest też znakomitym przyczynkiem do ówczesnej komunistycznej świadomości czy mentalności. W każdym razie pod nieobecność Andrzeja Wajdy, pod nieobecność pozostałych szefów zespołu TOR, zespołu X, którzy byli za granicą, Barbary Petrzesickiej i Bolesława Michałka, film ten poddano druzgocącej ocenie. Przy czym rzecz ciekawa, a już pomijając, że wyrzucono część osób z sali, między innymi Andrzej Werner, opozycyjny krytyk, Juliusz Burski, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Filmowców Polskich Wojciech Marczewski musieli wyjść i główny atak na ten film przypuścili trzej reżyserzy, którzy byli takimi, powiedziałbym, janczarami systemu, mianowicie Czesław Petelski, ówczesny szef zespołu Iluzjon, dalej Bogdan Poręba i Mieczysław Waśkowski. I co więcej, nie tylko ten film odsądzili od czci i wiary, ale również wręcz postulowali spalenie go. Unicestwienie, to znaczy wszelkich materiałów, że tak powiem, negatywu i po prostu ten film miał absolutnie zniknąć. Wajda napisał list protestujący przeciwko tej decyzji, uznając, że jest to dzieło absolutnie wybitne. Argumentował też Bolesław Michałek, że należy je zostawić, ponieważ czasy się mogą zmienić. To była prorocza argumentacja. Bardzo źle się skończyło to dla samego Bugajskiego, który oczywiście właściwie stracił faktycznie prawo wykonywania zawodu. To znaczy go nie mógł zrobić oczywiście następnego filmu. Co więcej, połowie lat 80. w ogóle wyemigrował do Kanady, nie widząc jakichkolwiek perspektyw zawodowych przed sobą. Ale, jak powiedziałem, ten film był legendą tamtego okresu. Ponieważ obejrzało go ogromna ilość osób. Otóż najpierw, kiedy przyjmowano kopię, Jacek Petrycki ciągle narzekał, że jednak coś tam trzeba poprawić na kolejnych przeglądach technicznych i na te przeglądy do niewielkiej sali wytwórni filmów dokumentalnych przychodziło zawsze kilkadziesiąt osób, ta sala pękała w szwach, w związku z czym legenda tego filmu rosła. Przekazywana z ust do ust, no właśnie czerpana od osób, którym ten film się udało wykonać. Bugajskiemu udało się przepisać ten film na kasety U-Matic, a potem z kaset U-Matic na VHS. I trzeba Państwu wiedzieć, że wtedy Polska była krajem, który najwyższą miał ilość magnetowidów, społeczeństwo polskie najwyższą ilość magnetowidów w Europie. Ponieważ w ogóle w kinach nie było co oglądać. Nie było dewiz wobec tego filmu, zachodnie do Polski prawie nie trafiały, ale przedostawały się oczywiście kasety z zachodu i wtedy była era rzeczywiście oglądania filmów wtedy to się zaczęło na VHS-ie i ten film no w wielu kopiach po prostu kolejno kopiowanych zresztą przez wydawnictwo Wideonowa był też rozpowszechniany i wiele osób go widziało, no w każdym razie tysiące, dziesiątki tysięcy w stanie wojennych widzów, jak to zwykle z owocem zakazanym bywa, ten film oglądało. I wreszcie w 90 roku film ten doczekał się spóźnionego, ale w pełni zasłużonego triumfu, mianowicie odbyła się premiera uroczysta, Bugajski przyjechał na tę premierę, zresztą później w ogóle wrócił do Polski i film dostał najrozmaitsze nagrody, Złote Grono na festiwalu w Łagowie,
dostał nagrody specjalne, nagrodę publiczności na festiwalu w Gdyni. Co więcej, właściwie takim największym wyróżnieniem i w pełni też zasłużonym była nagroda dla Krystyny Jandy na festiwalu w Cannes za najlepszą kreację kobiecą. I można powiedzieć, że to była przełomowa rola w ogóle w jej karierze i właśnie bez tego filmu, bez tej roli tego filmu z pewnością by nie było. Notabene dyrektor festiwalu Cannes, wieloletni szef Gilles Jacob już w 1982 chciał ten film pokazać na festiwalu kaneńskim, ale kiedy zwrócił się do władz polskich z prośbą o ten film, to wtedy nadeszła oficjalna odpowiedź, że taki film nie istnieje. Więc tak to wyglądało.